Rafael Santi, mistrz Madon i renesansowy geniusz. Rafael Santi, znany również jako Rafael Sanco, to jeden z najsłynniejszych artystów w historii. Uważany za ikonę włoskiego renesansu, zasłynął z przepięknych obrazów, delikatnych rysunków i imponujących dzieł architektonicznych. Jego harmonijne kompozycje, idealistyczne piękno i głębokie zrozumienie ludzkich emocji oczarowują widzów od wieków. Pochodzenie i wczesne lata. Rafael urodził się 28 marca lub 6 kwietnia 1483 roku w Urbino, w środkowych Włoszech. Już od najmłodszych lat wykazywał talent artystyczny. Ojciec, Giovanni Santi, był malarzem i poetą, który zaszczepił w synu miłość do sztuki. Po śmierci ojca w 1494 roku, Rafael kształcił się u mistrza Peregine w Perugii. Tam doskonalił swoje umiejętności i poznawał techniki renesansowych mistrzów. Okres florencki. W 1504 roku Rafael udał się do Florencji, ówczesnego centrum artystycznego Włoch. Tam zetknął się z nowatorskimi ideami Leonarda Da Vinci i Michała Anioła. Wpływy te widoczne są w jego florenckich dziełach, takich jak Madonna del Granduca czy Dama z Welonem. W tym okresie Rafael rozwinął swój własny styl, charakteryzujący się łagodnością, harmonią i idealizacją piękna. Okres rzymski. W 1508 roku papież Juliusz II zaprosił Rafaela do Rzymu, gdzie artysta spędził resztę swojego krótkiego życia. W stolicy papieskiej Rafael osiągnął szczyt sławy i bogactwa. Został mianowany nadzorcą papieskich wykopalisk i architektem Bazyliki Świętego Piotra. Otrzymał liczne prestiżowe zlecenia, m.in. na dekorację pokojów papieskich w Watykanie. W tym okresie powstały jego najsłynniejsze dzieła – takie jak Szkoła Ateńska, Triumf Galatei i Madonna Sykstyńska. Śmierć i spuścizna. Niestety Rafael zmarł nagle 6 kwietnia 1520 roku w Rzymie, prawdopodobnie na malarię. Miał zaledwie 37 lat. Mimo krótkiego życia, pozostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny. Jego dzieła wywarły ogromny wpływ na sztukę renesansową i późniejsze style. Rafael uważany jest za jednego z najwybitniejszych malarzy w historii, a jego harmonijne kompozycje i idealistyczne piękno nadal inspirują artystów i miłośników sztuki na całym świecie. Ciekawostki z życia Rafaela. Rafael był znany ze swojego łagodnego charakteru i skromności. Oprócz malarstwa i architektury zajmował się również poezją i projektowaniem tkanin. Był bardzo ceniony przez papieży i możnowładców. Uważano go za ideał człowieka renesansowego, wszechstronnie uzdolnionego i utalentowanego. Mimo sławy i bogactwa, Rafael pozostał wierny swoim ideałom artystycznym. Jego grup znajduje się w Panteonie w Rzymie. Podsumowanie. Rafael Santi to bezsprzecznie jeden z najwybitniejszych artystów w historii. Jego dzieła zachwycają pięknem, harmonią i głębokim zrozumieniem ludzkich emocji. Wpływ Rafaela na sztukę był ogromny i jego spuścizna nadal inspiruje artystów i miłośników sztuki na całym świecie.